Witam was bardzo serdecznie tutaj Kielomaniak i zapraszam was do serii Posłannik Margonem. Dzisiaj zajmiemy się poszukiwaniami Mietka Żula. Zobaczymy, gdzie zapił i w którym miejscu właśnie wylądował. Tak, ja tu sobie przygotowałem mapki, w których właśnie miejscach się respi. Tylko jak wiadomo, miasta, jeśli będzie w jakichś miastach, to mamy mniejsze szanse na to, że go znajdziemy, bo każdy program wykrywa herosa na całej mapie, czyli wiadomo, dużo z ludzi nie ma szansy. Jeśli będzie w jakimś barze, jest większa szansa. No dobra, zaczynamy od Karkahan. Powinno go nie by tu wykryć już, no ale nic. Nie zaszkodzi sprawdzić, tam u góry powinien być. Czy mógłby być, zobaczymy na ciekawości, jest na Tomasz niewierny, jak nie zobaczy, to nie uwierzy. Dalej widzimy, tam go nie ma. Ja sobie ustawiłem mojego herosa na czerwono, tak. Ale jak widać, na czerwonej tam nie świeci. Także idziemy dalej. Tam na dole może być jeszcze. Zobaczę z ciekawości jeszcze. Musimy tam dookoła przejść, widzę. A i tak w ogóle mam nadzieję, że wygramy z tym Mietkiem. Jak wiadomo, nie ma przewagi 10-levelowej, czyli może nas zdmuchnąć CBK, czyli ciosem bardzo krytycznym. Ale zobaczymy, mam nadzieję, że nam się uda. Jak widzicie, mamy skarpety Mietka, ale niestety to nie ja pokonałem tego Mietka. Znalazłem na aukcji, kupiłem sobie. Już dość fajnie to wygląda, dwa unikaty. Mam nadzieję, że to z czasem będzie się poprawiać. No dobra, zostawmy jeszcze bar. Także tam sobie wejdziemy. Może w karczmie jakieś piwsko chleje, ale raczej nie, raczej tutaj. Tu chyba jest za drogo do tego pana. No dobra, czyli musimy gdzie indziej szukać. Jeszcze nie tam w sumie nie byłem w makiny. Także tam też muszę je sprawdzić. Dobra. Jest Itham. Nieco podrasowane, ale jest. Dobra, gdzie jest pani Maginka? Aha, tam. Dobra. Wchodzimy. Tu go raczej nie ma, ale jeszcze. Jest jeszcze piętro wyżej. Czyli tu też po sobie sprawdzić. No jak mi wywaliło. Aha, bo tam był ten murek. Dobra. Skoro tu go nie ma, to teraz pasuje się w bardziej inne miejsce. I co? Teraz pewien tornek. Może tam będzie ta pijaczyna jedna paskudna. Dobra. No dobra, tutaj tornek jest. Aha, tu na dole. Może barze, a może tam koło. O proszę, znaleziono herosa. Mietek Żul, 25 level, tornek, 784, minutnik ziomek. Mietek Żul, 25 level. O, widać na czerwonym świeci, ta paskuda jedna. Także my już tam pędzimy, ile mamy sił. Teraz będzie chwila prawdy, być albo nie być. Zobaczmy, kto ma więcej asów w rękawie, kto wygra. Mam nadzieję, że te moje dziewiątki mocno się trzymają. No dobra, pamiątkowe zdjęcie jest. Także co? Atakujemy. Jak na razie idzie dobrze. Dobrze, dobrze. Jest 989. O! Cios bardzo krytyczny. 1012 obrażeń. Odczułem. No, troszkę zdmuchnął, powiem wam szczerze. Ja mu dopiero 83% życia straciłem. 89. No nie, ciekawie jest. Ale dobra. No, ja myślę, że wszystko jest ok. 7-4, 7-2.
6-8. Póki co odzyskujemy do drachem, ale wiem, że dwa ciosy krytyczne, ciosy bardzo krytyczne i niestety leżymy i kwiczymy. No ale może ja mam trochę szczęścia i może mi się uda. Dobra, mam nadzieję, że jakąś zbrojeczkę by mi pan mnie tak dał, bo akurat poszukuję tego. Skarpetki już mam, wiadomo, zimną mu w nogi, no ale trudno, takie życie. Dobra, 38%, 60% u nas, ponad 70%. Fajnie to wszystko brzmi, no ale dobra. 20% u niego, czyli 3/4 się zbiliśmy już. Nie jest pijany i nie trzyma tak dobrze tego tulipanu w ręce. 12%. O proszę, 4,7%, mam nadzieję, że to jest chwila prawdy. 1% i ostatni atak, czy uda się? No dobra, udało się. Ale niestety, o Jezu, winomietka. Musiałem skądś pograć. No cóż, ale mimo to fajna frajda, szukanie, dobrze udało się go znaleźć. Także to było tyle, dzięki, do usłyszenia.